Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj czas na kolejną degustację. Raduga. Browar Raduga, założony bodajże w 2014 roku. Browar, który niejednokrotnie wsławił się dobrymi piwami, jeżeli chodzi o polski craft. No i dzisiaj na moim stole dwa piwa, których jeszcze nigdy nie piłem, chociaż już na rynku są od dłuższego czasu. To są piwa o nazwie Casino, Pils i sławetny Apacz z Radugi. Moi drodzy, no dwa piwa, które niejednokrotnie już miałem zamiar kupić, ale po prostu jakoś spełzło na innym piwie. A dzisiejszym partnerem dzisiejszego filmu jest sklep internetowy craftowe.com. To też przypominam, że jeśli chcecie w tym sklepie zakupić piwa, to pod filmem jest link do tego sklepu i pod filmem jest również link do takiego rabatu 10%, a więc kod rabatowy Beer Geek wpisujecie i możecie to piwo kupić. To i inne piwa, tam jest mnóstwo dobrych piw z rabatem 10%. Moi drodzy, zatem spróbujmy, jak smakuje piwo z browaru Raduga. No, powiem szczerze tak, jedno kontrowersyjne, bo połączenie wheat beera z American IPA, a drugie Pils, ale już jak widzę nieco mętny, no zobaczymy jak to się zaprezentuje. Zacznijmy może od tego, które jest już bliżej mnie, a więc Casino Pils, browar Raduga. Pils w naszym wykonaniu jest niezwykle rześki, lekki i przyjemnie goryczkowy. Gładki, słodowy smak wzbogaciliśmy korzennymi aromatami szlachetnych europejskich chmieli. Oto klasyka piwa. Wiem, że tutaj jest chyba między innymi chmiel Saaz użyty, bo tutaj nie jest opisane na etykiecie. Między innymi wiem, że jest Saaz, no, a on wnosi niezwykle bardzo, bardzo ciekawe nuty. No i czy to się tutaj sprawdzi? Woda, sód pilzneński, sód pszeniczny, chmiele, drożdże, to w składzie. Alkohol 5,2, ekstrakt 12. Moi drodzy, wyprodukowano w Polsce dla browar Raduga Andrzej Kiryziuk. Andrzej Kiryziuk, on właśnie w 2014 roku powiedział, że waży piwo i założył ten browar. Spróbujmy, jak smakuje Raduga Casino. Pils, prawetny Pils, czy to będzie to, o czym myślę? Słodowo w aromacie, w butelce, ale bardzo ładna piana, no piana jest bombowa. Drobno i średnio pęcherzykowa, obfita niesamowicie. Kolor słomkowy, taki typowy. No trochę jest mętne, ale nie ma żadnych tutaj farfocli, nie ma jakichś po prostu drożdży. Bardzo ładnie, jeżeli chodzi o kolor, bardzo ładnie, jeżeli chodzi o pianę. Fenomenalna piana, piana jest fenomenalna. Jeszcze co w aromacie? Chmiele, słodowość. Bez fajerwerków, bo to jest Pils, prawda? Tutaj myślę, że szukam tych korzennych nut w aromatach chmieli. Tutaj jeszcze w aromacie, no nie, jest chmielowo, ale niekorzennie. Spróbujmy zatem. Wasze zdrowie. Bardzo fajny Pils, bardzo fajny Pils, że ja go wcześniej nie piłem. Wow, bardzo dobry Pils. Goryczka średnia. W drugim łyku nieco jeszcze bardziej nasilona, ale jest średnia. Goryczka średnia, naprawdę fajna. Bardzo chmielowe, nachmielone jest w opór i to czuć, bardzo przyjemnie tutaj na języku, na przełyku, bardzo przyjemnie, goryczkowo, rześko, orzeźwiająco, kurde. Moi drodzy, to jest jeden z lepszych pilsów naprawdę, jakich piłem w ostatnim roku, to bez wątpienia. Ta goryczka nie jest absolutnie zalegająca gdzieś. Nie ma tu nic, co by dezawuowało to piwo. Żadnych mokrych kartonów, żadnych jakichś niepożądanych nut.
po prostu dobry, naprawdę dobry pils. Piana jest mega, popatrzcie się. Piwo wypite, piana dalej jest. No, powiem szczerze, że... Ale nie jest przekazywane, absolutnie. To... No, bardzo fajnie się to prezentuje. Casino. Chętnie to piwo później dopiję po degustacji, bo naprawdę warte jest tego. A tutaj mamy Apacha. Apache, również browar Raduga. Wheat IPA, a więc co to mamy? Połączenie Wheat Beera z American IPA. Apache to śmiałe połączenie dwóch stylów piwnych, to co mówiłem. IPA amerykański i Wheat Beer. Aromaty pomarańczy, kolendry i amerykańskich mieli w miksie z umiarkowaną goryczką dają piwu niezwykle orzeźwiające o bogatym bukiecie smaków. Piwo wyprodukowano oczywiście dla Radugi. Alkohol 5,7, ekstrakt 14, troszkę więcej. Kolendra, chmiele, skórka pomarańczy, płatki owsiane, sód jęczmienny, pszenica niesłodowana. Sód jęczmienny, no. Pszenica niesłodowana. A więc do Wheat Beera jak najbardziej to wszystko pasuje. No i American IPA. Te chmiele, które tutaj pewnie zagrają. Nie wiem, jakie tutaj są chmiele, nie piszę. Może coś w aromacie... W aromacie nam wyjdzie. Miodowo trochę. Niepokojąco miodowo. Ale okej, okay, tutaj w butelce niewiele. Możemy wyczytać. Apachu, drogi Apachu. No tutaj już bardziej klarowne. Jasny kolor. No to tutaj jest naprawdę już taki bardzo jasny. Tutaj był taki trochę bursztyn, trochę z tym słonkowym to przegiełem. Jasny bursztyn, ale tutaj jest takie słonkowe jak najbardziej piwo. No, piana jest bardzo ładna. Biała, drobnopęcherzykowa, utrzymująca się. Lysing piękny tutaj robi na pokalu. No, tutaj wszystko jak najbardziej pasuje, ale co w tym aromacie było? No tutaj już z pokala jest lepiej. Jest rzeźko. Jest cytrusowo. Jak najbardziej cytrusowo. Ta skórka pomarańczy tutaj jest bardzo, bardzo wyeksponowana i ona jest. Kolendry na razie nie czuję, ale może w smaku. Wasze zdrowie. Apache z browaru Raduga. Powiem wam szczerze, że należałoby skalibrować usta po jednym i po drugim piwie, dlatego że tu ta goryczka była średnia, ale ona była. Tutaj prawdopodobnie też jest, ale to piwo mi zakłóca jakby doznania. I tutaj wydaje mi się, że ta goryczka jest dużo niższa. Należałoby tutaj skalibrować, najlepiej przepłukać usta wodą i wtedy i odczekać chwilę, wtedy mamy jakiś tam bardziej pogląd na tą goryczkę, ale nie, teraz już goryczka jest. Jest goryczka, jest skórka z pomarańczy, ale kolendry nie czuję, cholera. Kolendry brak, przynajmniej u mnie. A ważność jest do 24 sierpnia 2021 roku, a więc powinno tutaj wszystko grać. A mamy luty, przypominam, koniec lutego. Moi drodzy, ale piwo naprawdę konkretne. Z goryczką zastanawiam się, wydawałoby się, że nieco wyższą i nieco zalegającą, troszkę bardziej, ale nie w opór. Ale no brakuje mi tej kolendry. Kurczę, Apache jest... dość ciekawy. Jest taki trochę miodowy w tym aromacie. Ale nie jakoś to tutaj nie rzuca jakiegoś złego, czarnego, ciemnego mroku albo cienia na to piwo. Absolutnie nie. Jest jak najbardziej, jeżeli chodzi o tą mieszankę Wheat Beera
z American IPA. No to tutaj jest prawilnie, moi drodzy. Odważnie, odważne połączenie, ja tutaj szanuję. Brakuje tej kolendry, cholera, brakuje tej kolendry. Jest pomarańczowo, jest ta skórka, ona daje taką pomarańczową właśnie nutę wpadającą, łączącą się w goryczkę i tutaj ta goryczka wchodzi właśnie po 10 sekundach na tyle języka jest ta goryczka, ona jest i troszkę zalega, ale nie, nie, jest to piwo, które jest absolutnie złe. To jest dobre piwo, jak najbardziej, myślę, że ten, kto kupi, to będzie zadowolony, aczkolwiek, no, dupę mi nie urwało. Jeśli miałbym wybrać z tych dwóch piw, to bezwzględnie, absolutnie ten fenomenalny Pils Casino. On po prostu jest takim pilsem, jak, o jakim się nieraz marzy. Ta mętność, powiedzmy, średnia, ale akceptowalna. Ale jeszcze, moi drodzy, jeszcze raz. A, fajnie siada. Jeśli szukacie zwykłego, prawilnego pilsa, to ten jest po prostu petarda. Raduga Casino Pils. Z tego co wiem, to dostępny jeszcze w sklepie kraftowe.com. No moi drodzy, tam pamiętajcie o kodzie rabatowym, wpisując nazwę mojego kanału Beer Geek w zamówieniu, dostaniecie 10% rabatu. No i powiem wam szczerze, że te piwa są warte tego, żeby ich spróbować. Powiem tak, dostałem te piwa ze sklepu kraftowe.com. Jak zobaczyłem browar Raduga, myślę sobie, kurczę, nie wiem, czy to mi wypali, czy te piwa będą dobre. Zwracam honor, to jak najbardziej przyzwoite, ale Pils jest petarda, jest bardzo dobrym pilsem, bardzo prawidłowym, prawilnym, o dobrym aromacie i niezwykle fenomenalnym smaku, jeśli chodzi o pilsa. Oczywiście tutaj nie znajdziecie aromatów Hazy IPA, nie znajdziecie głębi porterów bałtyckich. To jest prawilny pils, którego należy wypić, uraczyć się, do tego zaspokoić pragnienie, a to piwo to zapewnia. Dwa piwa z browaru Raduga Apache i Casino Pils. Polecam, cześć, dzięki wam za dzisiaj. Moi drodzy, trzymajcie się. No i na koniec pozwólcie, że pilsem. Pilsem wasze zdrowie. Cześć.